Welcome back for another week of career fulfillment and minimal social interaction. We know how challenging it can be to find a place where you feel that you truly belong and to find a job that treats you. 2023 rok to dobry rok dla fanów serii Five Nights at Freddy's. Czekają na nich bowiem aż 3 duże projekty. Jak wiecie, albo i nie, kiedyś byłem dość mocno związany z FNAF-em. Teasery, zwiastuny, 4.20 i tak dalej. Był etap, kiedy przestała mnie ta seria po prostu interesować. To były okolice, nie wiem, FNAF-a 4. Po tej części przestałem śledzić temat, byłem w tyle. No i co, po latach Sister Location, Pizzeria Simulator, Help Wanted wychodziły te gry. Gdy doszły mnie słuchy o Security Breach, zacząłem powoli nadrabiać temat, kwestii lore i tak dalej. Na premierę Security Breach byłem gotowy, podekscytowany, niecierpliwy. Właśnie, cierpliwość. To była cecha, w którą każdy fan serii musiał być wtedy uzbrojony. Nowa odsłona pierwotnie miała się pojawić w 2020, lecz była przenoszona kilkukrotnie aż do końca 2021 roku. Przeszedłem Security Breach w dniu premiery. No i oczywiście mimo błędów i braku fabuły bawiłem się dobrze. Zaczęły się pojawiać nowe teorie, ludzie zaczęli znajdować sekrety. No ale zamiast otrzymać odpowiedzi na pytania, pojawiło się ich jeszcze więcej. Minęło już trochę czasu i dzisiaj mamy zapowiedziane DLC do Security Breach, film oraz Help Wanted 2. Wszystko to ma wyjść jeszcze w tym roku. Także fani będą zajęci rozwiązywaniem kolejnych fragmentów lore i teoriami na ich temat. Liczę na to, że Ruin odpowie na kilka ważnych pytań i wprowadzi nas w przyszłość tej serii. Jak widać, Five Nights at Freddy's ma się dobrze i nigdzie się nie wybiera. Jeśli film osiągnie sukces, to zapewne doczeka się też sequela. Steelwool na pewno będzie dalej pracował nad kolejnymi grami, a takie projekty jak FNAF Plus pokazują, że czeka nas jeszcze sporo Freddy'ego i spółki. Uznajcie ten film jako zapowiedź mojego powrotu do FNAF-a i przygotujcie się, już niedługo będę przechodził na kanale Security Breach. Chcę zobaczyć, jak się gra zmieniła od premiery. No i Help Wanted, tylko muszę ogarnąć lepszy sposób na nagrywanie z gogli. Być może będą też później pojawiać się jakieś newsy odnośnie FNAF-a, kto wie. Widzimy się niebawem. A i sorry za takie drętwe p***lenie, ale dawno nic nie nagrywałem i musiałem sobie to wszystko, kurde, spisać jako scenariusz i czytać jak robot.